Ze sportem moje życie jest całe związane. Poniekąd dzięki tacie, który gdzieś tam trenował karate, ja też od tego zaczynałem. Natomiast jeżeli chodzi o kulturystykę, no to ta pasja zrodziła się już około roku, myślę, 2007-2008. Byłem osobą nieco grubszą, chciałem zrzucić kilka kilogramów. Starałem się ćwiczyć głównie z obciążeniem własnego ciała. Jako dieta jakoś specjalnie nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. Wiedziałem, że trzeba jeść dużo białka, jakieś tam węglowodany, więc na tym starałem się opierać produkty, które jadłem. No i później ta sylwetka zaczęła się zmieniać. Kolega mój powiedział, że fajnie jakby to poszło w kierunku jednak sportów sylwetkowych, że ma znajomego, który mógłby mi pomógł przygotować się do zawodów. No i pojechaliśmy do niego. Pierwsze pytanie, jakie po wejściu, a nawet można powiedzieć polecenie, to no dobra, rozbieraj się. No więc może być to troszkę dziwne, szczególnie usłyszeć to od mężczyzny, natomiast no trzeba było zobaczyć, jak ta sylwetka się prezentuje. Twierdził, że no mam predyspozycję do tych sportów sylwetkowych. To był rok 2009 i wtedy gdzieś tak na poważnie zacząłem. Ta dieta jednak była na 90, a nawet powiedziałbym na 100%. No i oczywiście dochodził do tego trening, gdzie 4-5 razy w tygodniu minimum byłem na tej siłowni. Były też sesje cardio i przygotowaliśmy się na sezon 2010, no który można powiedzieć dla mnie był takim początkiem, nawet bym powiedział bardzo dobrym. Pierwsze zawody, na które pojechałem, udało mi się wygrać. Drugie były na następny dzień. Była tam kategoria open, czyli niezależnie od wagi i wzrostu. No i tam zająłem drugie miejsce i tak gdzieś się to potoczyło. Później zostałem powołany do kadry narodowej i pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Europy, gdzie no dla mnie to było wręcz niemożliwe, że na samym starcie już taką propozycję otrzymałem. Tam, można powiedzieć, dostałem lekkie lanie. Było to piąte miejsce, gdzie wiele osób powiedziało, że zasłużyłem na złoty medal. Powiedziałem, że na jesień postaram się jeszcze bardziej. Kilka zawodów tam było, m.in. Mistrzostwa Polski Juniorów, które wygrałem w innej kategorii niż nawet startowałem na wiosnę. No i zostałem powołany na wylot do Turcji na Mistrzostwa Świata, gdzie też dostałem bęcki i zająłem ostatecznie 6. miejsce. Natomiast rok później już na przykład to tutaj zyskałem tytuł wicemistrza Europy. No i tak można powiedzieć sukcesywnie starałem się przebijać, aż w roku 2014 zostałem mistrzem Europy i w tym roku też udało mi się wicemistrzostwo świata zdobyć. Także to są takie najważniejsze tytuły, jeżeli chodzi o te sezony juniorskie. Oczywiście też zdobyłem jako pierwszy w historii junior Mistrzostwo Polski Seniorów w kategorii do 85 kg. No i obecny sezon, ten 2017, bo po 2014 zrobiłem sobie przerwę i wiedziałem, że jeszcze brakuje troszkę mojej sylwetce. Ten 2017 jest dość owocny. Było już 12 startów, z czego przywiozłem 12 złotych medali i 2 srebrne, także no jak na razie bilans jest pozytywny, oby to się nie kończyło, a nie zamierzam jeszcze kończyć swoich startów. No jest to gość, który no zdecydowanie wyniósł kulturystykę na zupełnie inny level. Już nie mówię tylko o juniorskich kategoriach, ale także w tym roku no pokazał, że w seniorach można się liczyć mimo młodego wieku. Piotrka znam już wiele lat. Poznaliśmy się ile? 7-8 lat temu, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy i on i ja zaczynaliśmy. Motywacją są dla mnie osoby bliskie. Sama też w tym siedzę, że tak powiem. Również zajmuję się sportami sylwetkowymi, startuję w kategorii bikini fitness i myślę, że z tego względu też ta pasja nas połączyła. Nie wiem, czy dałoby radę i czy by to wszystko przeszło, gdybym się tym nie zajmowała, bo jednak to nas bardzo zbliżyło, tak się właśnie poznaliśmy. I jak najbardziej takie wsparcie codzienne dużo pomaga, dużo daje i że tak powiem, całe życie wygląda zupełnie inaczej, lepiej. A w szczególności osoby, których no już w tym momencie nie ma ze mną, czyli mojej świętej pamięci dziadkowie i mama, którzy strasznie mnie wspierali w tym,
co robię i cieszyli się z każdego mniejszego lub większego sukcesu, a porażki nie traktowali jako jakiś koniec świata, tylko zawsze jakby pomagali mi, można powiedzieć nawet psychicznie, przez to gdzieś tam delikatnie przebrnąć. Bardzo im wiele zawdzięczam. Mama, szczególnie ten okres redukcyjny, kiedy się jest bardziej poddenerwowanym, często już przygotowała mi wszystkie posiłki z dużego swojego udziału, jak byłem w domu. Nie musiałem mi wkładu dawać, więc naprawdę no, to są osoby, dla których poniekąd to robię. I kiedy mam słabsze momenty, kiedy nie wiem, nie chce mi się już na bieżni właśnie wykonywać cardio, to myślę sobie o tym, że robię to dla nich po prostu. Mimo że w wielu rzeczach się nie zgadzamy, tak, jeżeli chodzi na przykład o sposób trenowania czy o jakieś inne tam kwestie, to jednak każdy ma swoją drogę i wydaje mi się, że każdy musi odnaleźć to, co powoduje, że będzie pchał go to do przodu. Umówiliśmy się tutaj na godzinę 8, ja już 5:40 byłem na nogach, zrobiłem sobie godzinę cardio, był to szybki spacer po, można powiedzieć, naszej miejskiej dżungli. Następnie robię sobie śniadanie, zazwyczaj jest to jajecznica. No i później staram się zebrać do pracy, czyli jakiś prysznic, popakować torbę, czyli posiłki, które przygotowuję sobie dzień wcześniej. Przyjeżdżam do pracy, praca jest też dość elastyczna, muszę i ja się dopasować do klientów i klienci do mnie. Kiedy mam jakieś okienko, wykonuję swój trening, później kiedy jest jakiś wolny czas i uda mi się ten czas też zorganizować tak, żeby dziewczyna też miała wolne, to spędzamy go razem. Czasu wolnego, że tak powiem, jest sporo, natomiast ten czas jest również spędzany w formie treningowej, przygotowywania razem posiłków, także fajnie, że możemy to razem połączyć. Oboje pracujemy, są to różne godziny, nieraz się mijamy, nieraz na taki trening jest bardzo ciężko się umówić, wychodzi to czasami raz w miesiącu tylko, ale oczywiście kiedy tylko jest możliwość, staramy się to robić jak najczęściej, pomagać sobie nawzajem. Czasami jakieś głupoty, czasami też leniuchowanie, bo nie ukrywam, że to też fajnie spędzony czas, móc w całym tym pędzie na chwilę się położyć i nic nie robić, a czasami też jakiś rozwój osobisty. Staram się czytać książki, czasami mi to nie wychodzi, ale dużo też właśnie, jeżeli chodzi o audiobooki, to już lepiej. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Czasami można powiedzieć, nawet sukcesy podopiecznych cieszą bardziej niż swoje. No, zarówno pomagam ludziom, nie wiem, nabrać kondycji, odchudzić się lub nabrać masy mięśniowej, ale mam też zawodników, którzy osiągają sukcesy na arenie tutaj polskiej i międzynarodowej, więc czasami można powiedzieć, jak obserwuję, kiedy oni rywalizują z innymi zawodnikami i gdzieś stają na najwyższym podium lub nawet na ten brązowy medal, no to jest to dla mnie duma, mnie rozpiera, a nawet wyniki podopiecznych, którzy po prostu piszą mi: hej, w ciągu 2 miesięcy zgubiłem tyle i tyle w pasie, tyle kilogramów, lepiej się czuję, każdy mi to mówi, mam mega motywację. Jestem osobą, która, można powiedzieć, ma ten plus, że kocham to, co lubię robić, czyli można powiedzieć, nie pracuję ani minuty. Pojawiają się momenty zwątpienia, jak myślę, że u każdego, jeżeli ktoś mówi, że zawsze jest pozytywnie nastawiony do świata, zawsze staje tą prawą, a nie lewą nogą, no tak nie jest. Są dni, kiedy można powiedzieć, z chęcią poleżałbym w łóżku dłużej, zamiast wykonywać porannego interwału, ale jeżeli jest określony cel, to myślę, że warto dać siebie 100%. Co się zmieniał przez te wszystkie lata, począwszy od pierwszego startu do momentu, w którym jesteś dzisiaj? Na pewno wzmocniło to mój charakter. Czyli te przeciwności losu już mnie w tym momencie tak mocno nie obciążają. Tak jak mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni, i tak poniekąd się to stało. Na samym początku było to ciężkie gdzieś tam do przetrawienia, natomiast z każdym kolejnym upadkiem szybciej wstawałem i wracałem do żywych, więc na pewno ten charakter się wzmocnił. Na pewno też, jeżeli chodzi tutaj o organizację czasu i całego dnia, dużo lepiej to planuję, no i czuję się bardziej spełniony.
No, trudności było wiele, trafiały się mniejsze lub większe kontuzje. No, dużym ciosem była właśnie dla mnie utrata bliskich, gdzie no, wtedy to rozkojarzenie na pewno było dużo większe i mniej koncentrowałem się na tych przygotowaniach. Na pewno też poniekąd gdzieś tam sytuacja finansowa, bo sport, który uprawiam, jest dość kosztowny, szczególnie wyjazdy. Większość wyjazdów zagranicznych trzeba pokrywać z własnej kieszeni. Nie jest to jak na przykład z piłką nożną, jeżeli przynależysz do kadry narodowej, to wszystko masz opłacone. W tym roku na przykład byłem w Stanach Zjednoczonych i w Australii, to dwa najkosztowniejsze wyjazdy, gdzie no, myślę, że około 18 tysięcy na te dwa wyjazdy trzeba było wydać, trzeba było zorganizować te pieniądze. Oczywiście wspierają mnie gdzieś tam moi sponsorzy. Kilka naprawdę dobrych dusz trafiło się, którzy też mieli, powiedzmy, pieniążki, którymi chcieli mnie wesprzeć, więc im za to jestem bardzo wdzięczny. Natomiast no mówię, no to są te rzeczy, gdzie gdzieś tam można powiedzieć takie belki, które stanęły na mojej drodze. No często rozważało się, czy właśnie walczyć dalej, czy odpuścić. Natomiast no ja mam charakter wojownika i no starałem się chociażby, jeżeli chodzi o te finanse, uzyskać tak, żeby te starty, które zaplanowałem, zrobić. Od momentu, kiedy go poznałem, na pewno przejawiał predyspozycję do tego, żeby po prostu być zawodnikiem klasy światowej. Już też, że tak powiem, miał za sobą pewne starty tam i na Mistrzostwach Europy i ten, co prawda, w dużo niższej wadze niż teraz, no ale jednak, z biegiem czasu im więcej trenujesz, tym więcej się zmienia po prostu. Nie da się cały czas robić tego takim samym schematem. Najlepsze, najgorsze wspomnienie z całej tej kariery? Wydaje mi się, że właśnie w tym 2010 roku, gdzie na ludzie też, nawet gdy byłem na Mistrzostwach Europy na Ukrainie, mówili, że właśnie walczę o złoto i tutaj cała reprezentacja, i zająłem 5. miejsce. To był taki pierwszy mój zawód, jeżeli chodzi o te zawody, i myślę, że będę go pamiętał bardzo długo. Oczywiście kontuzje to też gdzieś tam były momenty właśnie, gdzie nie były za fajne i trzeba było się zastanowić, co robić dalej. Najwspanialsze, jeżeli chodzi też właśnie tutaj pod kątem sportowym, no to myślę, że między innymi pierwszym takim i naprawdę, gdzie aż mnie ciarki przeszły, to wygrana na Mistrzostwa Europy, kiedy grają ci Mazurka, Dąbrowskiego, wszyscy stają i można powiedzieć, oddają ci hołd. To, że wypracowałeś tak ciężką pracą i zdobyłeś złoty medal i jesteś najlepszy w Europie, to było coś pięknego. Czy jest człowiekiem z pasją? Musi być, na pewno, ponieważ tyle lat, ile, że tak powiem, już się trenuje, tyle lat, ile się startuje, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że chce mi się, tylko coś musi trzymać. Przygotowania do zawodów nie są prostą rzeczą i jakby wprowadzamy swój organizm w stan naprawdę dużego wycieńczenia, i jeżeli robisz coś takiego kilkanaście razy w roku, to musisz to robić z jakiegoś powodu. Myślę, że tym powodem jest zdecydowanie pasja. Dlaczego to robię? Na początku miałem troszkę inne priorytety, jak chyba każdy. Tak jak mówiłem, byłem grubszą osobą. Chciałem być bardziej atrakcyjny dla płci przeciwnej. Teraz robię to dla siebie, bo to kocham. Jego sposób trenowania, jego sposób życia jest przede wszystkim tym, co go napędza, nie? Co daje mu możliwość, że tak powiem, rozwijania się. Jest człowiekiem, który ma świetną genetykę, tak? Jest po prostu odpowiednim człowiekiem w odpowiednim miejscu i czasie.